Restauracja Royal Hall w Krośnie. Zaczynamy od czeskiego piwa Pilsner. We włoskiej restauracji w Krośnie. Ale kompania piwowarska Poznań. Czy Wielkopolska? No, prawdziwy Pilsner z Czech. Niestety tyskie coś mi nie podchodzi, kurde. Albo Heineken, albo czeskie. Ryneczek w Krośnie. To chyba orszak ślubny. Sobota. Czas w restauracji Royal Hall w Krośnie mija powoli, ale nieubłaganie. Czekamy na nasze dania, które pewnie się gdzieś robią. Natomiast umila nam, pijąc czeskie piwo, rekompensujemy Czechom rok 1968. Pozostało nam jeszcze wysłać karteczki. Tylko niestety trudno znaleźć pocztę w Krośnie. Szukajcie, aż znajdziecie. Znajdziemy na pewno. W oczekiwaniu na posiłek w restauracji Royal Hall w Krośnie zdążyliśmy napisać 13 kartek do znajomych. Przepraszamy, 12. Myślę na 13, pechową albo nikomu ją wysłać. Także raczej jeżeli chodzi o konsumpcję, pośpiechu nie ma. W końcu są wakacje. 10 sierpień 2013 roku, sobota. I filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia, który jakimś cudem dojechał do Krosna. A wszystko przez to, że tutaj są najlepsze w czasy z prawem jazdy. O, idzie nasz posiłek. Wywołałem wilka z lasu. Dziękuję. Co już się przyniosę w Pstrąga? Mój Pstrąg się wprawdzie dopiero złowił, ale za moment podobno przyjdzie. Zamiast marchewki szpinak, ale będzie zdrowiej. Smacznego, kochanie, na wszelki wypadek. I tam zawsze. Royal Hall w Krośnie. Prawdopodobnie najlepsza restauracja na miejscowym ryneczku.